Pierwszy wniosek formalny Damiana, radnego Damiana Zielonki w sprawie zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 801 do oddziału 801. Tu jest chyba jakiś błąd, panie Emilianie. Chwileczkę. Niech tam odświeżę. Daniela Czarnyckiego w sprawie zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 801, rozdział 815.1, paragraf. Już sprawdzam. Paragraf 60-50, remont. 801.101 nie powinno tutaj być 801.01. 01 powinno być. Znaczy tu jest błąd. 801.01, paragraf 60-50, remont, modernizacja sali gimnastycznej przy PSP Ludzie Wielkiej i Wierzbicy 430 tysięcy, źródło finansowania wolne środki. Proszę Szanowni Państwo o oddanie głosu. A może chciałbym jeszcze umotywować to? Mogę? Proszę. Drodzy Państwo, może zwracam się do mieszkańców bardziej, ze względu na to, że to było zawiezienie pana Wójta dnia 22 grudnia 2020 roku, wnosimy wniosek formalny o poprawkę do budżetu na 2021 rok z uwzględnieniem tego remontu, dołożenie do całej inwestycji 430 tysięcy złotych, ponieważ w projektowanym budżecie 2021 roku jest to kwota tylko 150 tysięcy złotych. Brakuje mniej więcej zgodnie z kosztorysem inwestorskim właśnie te 430 tysięcy. I to jest powielenie propozycji pana wójta z grudnia 2022 roku i dotyczy sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Wierzbicy i sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Ludzie Wielkiej i mam nadzieję, że tutaj radni, przynajmniej radni z tych dwóch miejscowości, czyli z Rudy Wielkiej i z osiedla poprą ten wniosek. Dziękuję. Tym bardziej, że mówię, w głosowaniu 22 grudnia
chyba wszyscy byliśmy za, co się nagle takiego stało, że swoją inwestycję nie chcecie poprzeć. Jeżeli ktoś ma uwagę z inną na dwa zdania wyjaśnienia, to bardzo proszę, jak nie, to przejdźmy dalej do głosowania, a mieszkańcy sobie będziemy sami wnioski z głosowań. Dziękuję. Zagospodarowanie działki
więc wprowadzamy to teraz, żeby wykonawca, który już podobno zrealizował tą inwestycję, dostał jak najszybciej zapłatę za wykonaną robotę budowlaną. Następnie poprawa infrastruktury sołectwa przez zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach na terenie osiedla sołectwa osiedle 14760. To są te pieniądze, które pan wójt deklarował i obiecywał pod koniec grudnia, czyli wspomaganie jego działanie. Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Górnej Staszica i Kościuszki w Mierzlicy 23 370 zł i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Słomiszce na siedlicę środowiskową 40 tysięcy. Czyli możemy zrozumieć, że radny Sławek po przegłosowaniu tego wniosku formalnego będzie miał na przebudowę po starej szkole, budynku po starej szkole na tą siedlicę środowiskową. Tutaj nieszczęsny zapis też jest siedlica środowiskowa, ale to wtedy już będzie miał 90 tysięcy złotych. Z taką kwotą już można sobie zacząć myśleć o przyszłym roku. Także to są inwestycje, tak jak wspomniałem, radnych wspomagających pana wójta. Mało tego, pan wójt je wprowadził, chciał wprowadzić 29 grudnia na ostatniej sesji z tamtego roku. Niestety w ostatniej chwili się rozmyślił, ale to chcemy jako konstruktywna opozycja pomóc w działaniach i tak jak powiedzieliśmy, jesteśmy za inwestycjami, które świadczą o rozwoju tej gminy. Dziękuję. Gdzie pan był wtedy? Proszę o spokój!
rocznie, kiedy się udziela głos, własny dystrybuje w szereg. Proszę, spokój, bardzo wiele. A nie jak ten pies chapy ciągle. Szanowni, Pani Marzenko, chce Pani się zamienić na miejsca? O, proszę kontynuować. Przepraszam, ale oddano 15 głosów ważnych, za było 7 głosów, 8 głosów przeciwko, nikt się nie wstrzymał. Odczytam imienne głosowanie. Za był Damian Czarnecki, Marek Matejski, Kamil Nogaj, Damian Tomczyk, Małgorzata Winiarska, Damian Zielonka, Tomasz Wydzieński. Przeciwko głosowali Jerzy Karuka, Łukasz Kusztuk, Karol Sławomir Lisek, Marek Szczepiński, Kazimierz Szczęsny, Mariusz Szyszka i Agnieszka Buskowicz. Dziękuję. Przechodzimy do następnego wniosku. Wniosek formalny radnego Damiana Czarneckiego w sprawie wycofania dotacji przedmiotowej dla Zbigniewicy w wysokości 71 700 zł na dotację celową. Panie Emilianie, proszę pan system do głosowania. Państwo na nie wiedzą, czy... Myślę, że pan... Słuchajcie, moi państwo, jesteście na tej linii od dziś, więc chyba wiecie, co to jest dotacja celowa, podmiotowa i przedmiotowa. No tak, ale na co? Bo zabieramy, ja myślę, że zabieramy. Ja bym chciał uzasadnić. Drodzy mieszkańcy, drodzy radni, rozmawiamy w kuluarach z wszystkimi, ja przynajmniej. Rozmawialiśmy z radnym o kiepskiej sytuacji sprzętowej w zakresie wodociągów i kanalizacji. Ten wniosek, on jest dzisiaj złożony, ale to już nam chodzi jako radni po głowie. Już w tamtym roku była próba, żeby pan kierownik wodociągów złożył pismo do pana wójta za naszą sugestią i namową. Pan kierownik tego nie zrobił, nie wiem, czy zależność służbowa nie pozwala na to, ale po rozmowie z Ołtaszem, który jest tam pracownikiem i po opłakanym stanie i koparki, i braku sprzętu do realizacji nawet najprostszych napraw, już nie mówię o robieniu inwestycji, chociaż to jest moim celem głównym, ale o skutecznych naprawach awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wychodzimy z inicjatywą, wydaje mi się, że wspólną, bo to już było w tamtym roku, aby stację przedmiotową, czyli dopłatę 30 groszy do metra sześciennego zużytej wody na terenie gminy Wierzbica, czyli mogę to przedstawić szacunkowo, nie wiem, mieszkaniec osiedla, który używa 3-5 metrów sześciennych wody, będzie stratny na tej zmianie, jeżeli ona przejdzie na 50 zł miesięcznie, a zamienić tą te pieniądze, 71 700 zł, przekazać to też do wodociągu, do zakładu wodociągów i kanalizacji, ale w formie nieprzedmiotowej, a celowej, aby zakład wodociągów i kanalizacji zaczął być konkurencyjny, zaczął zaopatrywać się w odpowiednie sprzęty typu koparka i narzędzia do tego, aby być skutecznym na polu swojego działania. Dziękuję. Dziękuję Panie Emilianie. Proszę do Pana zagłosowania. Rozmawialiśmy, myślę, że nawet ta sieć, która obecnie nas użyje, to jest 10-letnia, wielokrotnie była mowa o tym, że wymaga konsultacji i renowacji. Panie Przewodniczący, czy mogę przed głosowaniem jeszcze zapytać? Nie proszę, proszę. Jeżeli pan chce powiedzieć o zmianie uchwały budżetowej, o zmianie uchwały, to o tych wszystkich wiemy, kwestia się przejdzie, wniosek, później będziemy działać na pan. Przeciw 9 teraz. Teraz pani.
Jerzy Karuga, Łukasz Kuźdów, Karolek, Sławomir Lisek, Marek Matejski, Marek Szczepiński, Kazimierz Szczęsny, Mariusz Szyszka i Agnieszka Mosłowicz. Przechodzimy do następnego wniosku. Wniosek formalny radnego Damiana Czarneckiego w sprawie wycofania dotacji dział 921, rozdział 921-09 organizacji imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną 20 tysięcy złotych na dokończenie inwestycji dział 900, rozdział 915, paragraf 60-50, wykonanie oświetlenia ulicznego odcinek drogi gminnej przy cmentarzu w Wierzbicy. Czy bardzo chcę zabrać głos? Drodzy Państwo, w związku z COVID-em, który na pewno nas nie opuści w 2021 roku, organizacja jakichkolwiek imprez kulturalnych integrujących społeczność jest po prostu niemożliwa. Stąd nasz wniosek, żeby przerzucić 20 tysięcy złotych na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej na cmentarz, gdzie wydaje mi się korzysta cała gmina. Thank you.
Drugi, czwarty, piąty, szósty. Mamy już? Drugi, piąty, szósty. Drugi, czwarty, piąty, szósty. Według tej nowej wersji, którą dzisiaj dostaliśmy. Też, tak? Tak, proszę Państwa, to są upoważnienia dodatkowe, które może przyznać Rada Gminy. Nie chodzi nam, tu chodzi nam o taką sprawną realizację zadań, które mamy przed sobą do wykonania. I takie wynikające z bieżącego realizacji tego budżetu. Nie wiem, czy każde z osobna chce się opowiadać. No, zaciąganie kredytów i pożyczek długoterminowych, czy wysokości ogólnej nagrody pierwszych utwarnych. To było też upoważnienie, jeżeli nie to było w poprzednich latach, też było takie upoważnienie. Punkt czwarty. Proszę mi powiedzieć odnośnie tego upoważnienia. Mam pytanie. Skoro mamy już na tą chwilę wolnych środków 1 500 000, Rada zdecydowała, że tych wolnych środków nic nie przeznaczy na inwestycje, to proszę mi powiedzieć, czy ten planowany kredyt ma sens, skoro mamy takie wolne środki? Znaczy, panie radny, w tym projekcie budżetu tych wolnych środków nie ma, bo ich nie było na ten moment. I ale przecież pani teraz w dyskusji powiedziała, że jest 1,5 miliona wolnych środków. Jezu, kto wygracie? To, że nie wpisujecie czegoś, to, że zamkniemy oczy, to nie znaczy, że nas nie widać. No ludzie, bądźmy poważni. Więc ja mówię, panie... Jaki cel macie, jaki cel ma zarząd gminy w tym, żeby ukrywać te pieniądze? Czy to, co się wydało panu wójtowi, że wolne środki pójdą na dziurę budżetową w oświacie? Zrobimy wszystkie sprawozdania szczegółowe, będą zamieszczone na wszystkich.
bilans budżetu, gdzie pokażemy właśnie te wolne, z tego bilansu będą wynikały wolne opłaty środków. A te sprawozdanie nie robi się do końca stycznia? Nie, bilans budżetu robi się do 31 marca. A te sprawozdania? Sprawozdania są 23, 24, zależy tutaj jak wypadają te dni wolne od pracy. A proszę mi powiedzieć, a co się stało w tamtym roku z nadwyżką? Było też minął chyba 400, 600 poszło na drogę, a reszta na co była przeznaczona? Proszę nam się wszystkim radnym i mieszkańcom przypomnieć. No, proszę Państwa, ta kwota wolnych środków, to była kwota wolnych środków też poprzedniego roku, bo to nie była nadwyżka, tylko kwota wolnych środków. Więc ona poszła, no, najpierw były środki na tą drogę, na dotację dla powiatów. Później były dokładane środki też do odbioru odpadów. Były dokładane środki do ścianu. I one, wszystkie wolne środki, jakie były w jednym roku, były zaplanowane w całości w budżecie. Czyli drodzy radni, na inwestycje tu poszło tylko 600 tysięcy w maju, a reszta była na dziura budżetowa. I to, co pan wójt powiedział niedawno, się potwierdza. I w tym roku będzie zapewne tak samo. Bo tak działa ten budżet niedoszacowany. Muszą go kiedyś czymś pokryć. Stąd już wiecie, dlaczego jest ta walka w grudniu o wolne środki. Dlaczego ta uchwała na niewygasy nie przeszła. Bo pan wójt strzelił focha i my musieliśmy wyjść. Wiecie, już składa wam się wszystko do kupy? Jeżeli są wolne środki, dalej twierdzę, jeżeli są wolne środki, nie ma sensu wpisywać do budżetu kredytu. Wolne środki jest pani w stanie wyliczyć. 1 000 000 złotych kredyt pani chce wziąć, a pani już dzisiaj nam potwierdziła, że wolnych środków jest 1 500 000. Zamiast brać kredytu, nie wiem, może pani zwiększyć chwilowo deficyt, a później uzupełnić to z wolnych środków. Ale proszę Państwa, wiecie doskonale, że będziemy musieli dołożyć do oświaty na dzień dzisiejszy, że oświatę musimy doszacować. A i czego to dołożymy? Jak to sytuacja z odbiorem tych odpadów komunalnych? Także jeżeli nie zaplanujemy tu kredytu, no to musimy zmniejszać te wydatki, żeby się ten budżet tutaj zmienił. No wreszcie ktoś logicznie coś powiedział ze strony urzędu. No musimy zmniejszać wydatki, tylko nie inwestycyjne mają w to oczywiście. Proszę Państwa, ten plan się opiera na prognozach przychodów, na prognozach planu dochodów. Przecież nikt nie zagwarantuje nam, że ten plan będzie wykonany 110%, 100% czy 90%. My tego nie wiemy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Także dochodów nie możemy wybudować sobie planu dochodów, nie wiadomo jak, po to, żeby pokryć te wydatki. Musimy tutaj zabezpieczać ten budżet, czuwać na ten cały czas, oszczędnie go tutaj realizować i rozważnie, żeby nam tych środków starczało, bo jeżeli nie będziemy mieć, przecież dochody nam nie wpływają, żeby wiemy, że systematycznie na płynie co miesiąc taka i taka. Dochody wpływają różnie. Czasami dopiero, czasami jest styczeń, luty, gdzie tylko te dotacje, które tak jak subwencja oświatowa, te wpływają tak miesięcznie. Te dotacje, które są na zadania zlecone, wpływają, ale one wpływają na konkretny miesiąc. Nie wpływają, że na cały rok dostaniemy te 16 milionów na program 500 i możemy sobie rządzić. Tymi środkami nie możemy się w ogóle rządzić, nawet gdyby nam wpłynęli na cały. One by musiały być na czasie zabezpieczone i nie możemy ich mówić, bo to nie są nasze środki. Dobrze, ja chciałam tylko zaznaczyć, że na takie nieprzewidziane sytuacje to jest upoważnienie w punkcie pierwszym zaciąganie kredytów i pożyczek na punkcie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. To jest na przejściowe. To upoważnienie, to ustalenie tego limitu jest obowiązkowe. A tu jest upoważnienie do zaciągania kredytów. Skoro tu ustalamy przychody budżetu w wysokości 1 085
tysięcy, więc to musi być upoważnienie po to, żeby pan burmistrz mógł podpisać umowę taką o kredyt. Żeby mógł przeprowadzić postępowanie, jeżeli zajdzie taka potrzeba wzięcia tego kredytu. No właśnie, planujecie albo w grudniu, bo wzięcie kredytu w grudniu, albo jeśli zajdzie taka potrzeba, to proszę powiedzieć to po co to teraz wpisywać. No bo widzi pan, jeżeli pani radny nie wpiszemy tego kredytu, no to nam się tutaj nie zrealizuje, byśmy musieli zmniejszać te wydatki. No albo zwiększyć deficyt. No albo zwiększyć deficyt i zaplanować jeszcze większy kredyt. No nie, dwie rzeczy w tym samym czasie się nie dodają. Myślę, że to deficyt musi być pokryty, czyli nie możemy zostawić na budżetu, że mamy tam mniejsze niż wydatki, ustalamy deficyt i niczym zwolnieniem nie pokazujemy, czym ten deficyt sfinansujemy. Musimy to czymś sfinansować. A w założeniu budżetu na co ten kredyt jest wzięty? Na co go przewidujecie ewentualnie, jak dochody będą za niskie, a wydatki za wysokie? Jaki jest plan, jaki jest duch tego kredytu? Tak. Na co jest przewidziane? Na pokrycie tego planowanego deficytu. No to jest 230 tysięcy. I? Tak. I my mamy też rozchody, mamy też największe wydatki jak dochody, deficyt i mamy też rozchody, musimy spłacić kredyty z poprzednich, zaciągniętych poprzednich lat. Czyli de facto bierzemy kredyt po to, żeby spłacić poprzedni kredyt. No de facto, no, ale mamy też wydatki. Dochodów mamy tylko 803, zaplanowano 861 tysięcy. Majątkowych wydatków mamy 2,554. Czyli reasumując tą część, bierzemy kredyt po to, żebyście mieli święty spokój, czy za chwilę, jak przegłosuje Rada ten budżet, to za chwilę, nawet na drugi dzień powiecie nam, ile jest wolnych środków i będziecie wprowadzać to do budżetu, tak? Czy będziecie czekać z wolnymi środkami do września, aby świeci zapłacić, czy do października ewentualnie, żeby wyregulować dziurę w oświacie? Czy je wprowadzicie od razu, jak tylko wyliczycie? Panie, jeżeli będzie już ostateczna kwota, od razu będziemy wprowadzić, bo musimy wprowadzić środki do finansować oświatę, musimy wprowadzić te zadania, gdzie są już podpisane umowy, które musimy zrealizować. Na te zadania inwestycyjne, te, które tak jak mniej więcej mieli w Wierzbicy Kolonia przy Strażnicy Takowska, które musimy to zadanie dokończyć, bo w tym projekcie nie mamy tego zadania, bo ono było przewidziane, że będzie na nie wygasł. Stało się jak się stało i teraz musimy część tego zadania, bo część z pieniędzy zapłacona, tyle ile było roku zaawansowanych, zapłaciliśmy, a to co nie było skończone do dnia 31 grudnia, dopiero musimy zapłacić w tym roku i te pieniądze musimy wprowadzić, bo musimy ze podatki zapłacić, bo musimy płacić kary z tego powodu. Doskonale pani skarbnik o tym wie, bo sam to o tym wspominałem na komisji rewizyjnej i teraz stało się jak się stało. No okej, stało się jak się stało, wprowadzimy z wolnych środków to, czyli w marcu. Przedłużyliście, rozumiem, z wykonawcą umowę do 31 marca, tak pani powiedziała wcześniej? Czy pani to potwierdza? Czyli wykonawca robót budowlanych zrobił robotę tylko 10 stycznia zakończył, bo tak mniej więcej jeździłem, to tak było blisko końcówki. I teraz przez focha pana wójta, że nie uwzględnił wszystkich zmian do uchwały o niewydatkach, ten gość musi czekać na sfinansowanie, tak? Wie pan, jeszcze na dzień dzisiejszy faktury nie mam. Nie wiem, jakie tam są dokładnie ustalenie, czy ta robota jest odebrana, czy nie odebrana. No na pewno jak nie będzie w projekcie, nie będzie tego budżetu wprowadzonego, no to będzie musiał poczekać.
jedno zadanie na wydatkach niewygasających. Na pewno już takie ustalenia z wykonawcą były. A proszę mi powiedzieć, pierwotna połowa była do końca roku, tak? Także będziemy tak jak jak najszybciej będziemy chcieli. Pani Starnik, czy umowa z tym wykonawcą była do końca roku 2020? Ona była przed. To chyba nie pamiętam tego, panie dyrektorze. No ja pani słuchaj, to była umowa, która miała się skończyć w tamtym roku i tam miało być wszystko zapłacone. Teraz proszę wytłumaczyć to, nie wiem, może wykonawców, którzy będą chcieli z wami współpracować. Jak to się odbywa, że wykonawca, który robił u nas świetnik na osiedlu, spóźnił się 3-4 dni, dostał 4,5 tysiąca kary, a tutaj wykonawca z ulicy Dolnej, wodociągu, ewentualnie wykonawca Kostki mają opóźnienia, tutaj jest traktowane inaczej. To pan wójt zmienił zdanie, zaczął szanować budowlańców, czy osób w chodzi? Czy może ten wykonawca miał pojechać na osiedlu? Znaczy, wie pan, ja akurat nie... Dając sobie takie upoważnienie,
możecie, nie pytając o radę, stwierdzić, że zrobicie na przykład jeden odcinek za 100 tysięcy, a dalej zostawicie sobie po 10 tysięcy na te dwa pozostałe odcinki, czyli czytaj dalej w realizacji, za 10 tysięcy tego nie wykonamy, albo dołożycie, weźmiecie kredyt, albo nie będzie to zrobione. Czy jest to możliwe przy tym upoważnieniu? Nie informując oczywiście radę. Znaczy to jest tak, bywa, no tak jak czytacie Państwo, z wyłączeniem prowadzenia nowych zadań lub rezygnacji już zaplanowanych. Tu chodzi o takie upoważnienie, które by umożliwiało, że na przykład jedno zadanie, drugie postępowanie przetargowe jest tańsze niż zaplanowane środki, a drugie jest droższe niż mamy w środku zaplanowanych projektów, żebyśmy mogli między tymi zadaniami tu przenosić. Bo tak, po przeprowadzeniu postępowań są terminy na podpisanie umów i czasami tak się, tak może być taka sytuacja, że nie zdążymy tutaj się zebrać, żeby poprzenosić te środki na ten, to chodzi o takie niewielkie kwoty na te zadania. A gdzie jest napisane, że to chodzi o niewielkie kwoty? Znaczy, no jak to jest, nie no, myślę, że zaufacie Państwo tutaj, że to nie będziemy, to no, przecież stare zadanie możemy przenosić. Droga Pani Starnik, ja mogę zaufać pierwszy raz, Sylwan przez 200 raz przechodzi. Ja mogę zaufać pierwszy raz. Proszę zobaczyć sobie inwestycje na żłobku, która miała kosztować 1 200 000. Skończyło się na prawie 2 000 000. W tym momencie za każdym razem musieliście pytać radnych, czy dołożyć do wykonania placu manewrowego, czy dołożyć do ogrodzenia. Wszystko musieliśmy wiedzieć. W tym momencie, nie wiem kto to wymyślił i mam nadzieję, że przynajmniej w tym punkcie, w tym wniosku radni się obudzą, bo to będzie bez informacji, bez pytania radnych o zdanie. Czyli jeżeli stwierdzimy na przykład w tym budżecie, że mamy pewne inwestycje, Wy sobie możecie to dowolnie poprzesuwać, robiąc tak, że ta inwestycja jedna czy druga nie przejdzie. Przypomnę te trzy słynne drogi równanie kruszywe. Może być to proces korupcjogenny, głosuj tak jak chcę, to zrobię Twoją drogę, przesunę na Twoją drogę, a tamten jak się odwróci ode mnie, to mu nie zrobię. To jest przykład oczywiście. Czy to nie jest proces korupcjogenny? Czy potrzebujecie takie? Jesteśmy na każde Wasze zaufanie. Robimy w grudniu chyba były 3 sesje. Jak jest potrzeba, to robimy co 3 dni sesje. Więc rada jako rada, to, że dyskuję do Was, to, że zadaję trudne pytania, to jest jedno. Ale na każde zawołanie Wasze jesteśmy do dyspozycji. Więc uważam, że te upoważnienia są na wyrost. Wy o niczym już nas nie będziecie informować. To my musimy dociekać, czy 200 tysięcy z dotacji na żłobek musieliście oddać, czy nie. Do tej pory w sumie nie wiemy, bo taka pokrętna logika była, dlaczego to oddaliśmy jako gmina, że do tej pory nie wiemy, czy 200 tysięcy oddaliśmy z dotacji. No chyba jak zapytam każdego poszczególnego radnego, to by nie wiedział, nie wyjaśnił by mi tych słów. Więc czy wy nie zbyt daleko idziecie, tych upoważnieniach? Mamy swoje prawa i obowiązki. Obowiązkiem każdego radnego jest nadzorowanie procesu zarządzania. To my jesteśmy organem kontrolnym, a wy organem wykonawczym. Pozbawiacie nas, mając ósemkę, możecie sobie wszystko przygłosować. Za chwilę możemy się dowiedzieć, że Radio Łowieźnicy to jest 5 km, a nie 19. Tylko czy o to chodzi, będąc i uczestnicząc i pracując jako radny. A może pan wójt sam się zreflektuje, ma już budżet zlepnięty, ma wspaniałą ósemkę, może pan wójt sam się zreflektuje i wycofa to upoważnienie. Bo to jest wchodzenie w buty, w kompetencje nas jako radny. A wy udajecie się, to wam usprawni pracę. Jak pracujecie, to my wszyscy widzimy. Do tej pory widzimy. Ale jak będą upoważnienia, to my wtedy nic nie zobaczymy. O to chodzi? To może nie mamy te 700 zł diety, to może już przestaniemy przychodzić, albo wnioskuje pani przewodnicząca, żeby robić sobie sesję raz na kwartał, bo tak mamy w statucie zapisane. I nie robią co. A później w grudniu zapytamy się ósemkę radnych, jak te wasze inwestycje. No nie dało się.
Szanowni Państwo, ja wiem, że na Radę mogę liczyć i zawsze Rada się zbierze, kiedy zachodzi taka potrzeba. Tylko tak jak Pani sami powiedziała, teraz to jest, może się zdarzyć sytuacja, że na przykład przy inwestycji, nie wiem, rzędu 40 tysięcy, 50 tysięcy złotych, umowa będzie obiegowana na 51 tysięcy złotych. I wtedy, zanim ją podpiszemy, musimy o ten 1 tysiąc złotych, o ten 1000 złotych zbierać radę i przesuwać te środki. To może wprowadzimy w tym punkcie piątym, że na przykład do 5% wartości inwestycji, jeżeli by takie zmiany mogły następować przy inwestycji 10-tysięcznych, to jest na tym 2,5 tysiąca złotych i gdyby była na jedno, to na drugim nie dobrze, to byśmy takie pieniądze mogli przesuwać i poinformować radnych, że taka rzecz miała miejsce. Zresztą to łatwo jest też ich skontrolować, bo jeżeli jest przetargi, które są ogłaszane i środki, które są zabezpieczone na dane zadanie, są po prostu powszechnie znane na tym. Więc w tym momencie, mówię, chodzi nieraz o drobną kwotę, a wstrzymuje to całe prace. Więc jeżeli jest taka wola, to dokonywanie zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu to 5% wartości inwestycji, no na przykład, nie wiem. Ja mam pytanie, panie wójcie, może inaczej, nie pytanie, tylko taki wniosek z inwestycji, które przeprowadzamy na terenie naszej gminy. Były te zalewane te piwnice na przedszkolu. Były ogłoszone dwa przetargi. Jeden przetarg, chyba mieliśmy jako rada, mieliśmy jako budżet gminy, mieliśmy 25 tysięcy. Pierwszy przetarg poszedł za 131, jeżeli dobrze pamiętam. Mogę się mylić, rząd wielkości w tysiącach, ale chodzi o przekroczenie budżetu czy nie. Poszedł za 131, musiał Pan go unieważnić. Następny poszedł bodajże za 109 tysięcy albo za 115, czyli poniżej budżetu. W tym momencie to, że Pan nie mógł podpisać umowy większej o 5%, to Panu wyszło to na rękę, bo następny przetarg ogłoszony poszedł za mniejsze pieniądze. Czy tak? Panie radny, ja jestem tutaj, przepraszam, że wchodzę Panu w słowo. I gdybym miał pewność, że następny przetarg pójdzie taniej, to biorę to w siebie. Ale a co będzie, jeżeli następny przetarg pójdzie drożej? Bo tej pewności wie Pan nie ma. A teraz jest to kwestia. Oczywiście, że tak może być. Tylko, że wykonawcy śledzą. Proszę mnie posłuchać. Mamy, to Panie, tu trzeba w dwie strony gdybyś. No dobrze, no to Pan bywa w jedną, ja w drugą. Ale zawsze ma Pan tą możliwość, żeby odmówić z wykonawcą, za drogim wykonawcą podpisania umowy, dopóki się Rada nie zgodzi. A my możemy się nie zgodzić na przykład, tak? Ale ma Pan tą furtkę blokadę do tego, a nie do podpisywania od razu na rynku za przeproszeniem umowy. Ja Panu dałem przykład, z którym moja metodologia skorzystała, budżet gminy skorzystał. Pan mówi, że może być odwrotnie. Oczywiście może być odwrotnie. Ale w tych przykładach było zupełnie inaczej. To samo jest w przodzie. Jedno było zawyżone, drugie zaniżone. I co wtedy? A ja proponuję, żeby to pewnej sprawności działania urzędu i nie wstrzymywania. Pamiętacie Państwo, na przykład tutaj była troszeczkę inna sytuacja, kiedy nie mając przesunięć w budżecie, które się od 3 razy się zbieraliśmy, opuściliśmy inwestycję, na którą teraz Pan Radny szuka Pana akurat pieniędzy, jak wypłacić temu wykonawcy. Gdybyśmy to zrobili w odpowiednim momencie i podjęli tą uchwałę budżetową tak jak to już by była po inwestycji, inwestycja była rozliczona. Więc ja proponuję w tym momencie, żeby dokonywać zmian w planie na zadania inwestycyjne w ramach działu do 5%. I koniec, do 5% wartości inwestycji. I mam wtedy, jeżeli będzie to 7 tysięcy, a mam 5, mogę 5, to zwołuję radę i proszę o radę o przesunięcie środków. Z czym polega w tej chwili już
jest ograniczenie, macie Państwo, ale w powiedzmy sobie wpływ na to, czy te środki, większe środki, że będą przesłane, a mniejsze dla przejrzystości, będzie można tu w ramach działań wewnątrz przesunąć zarządzenie wójta. I mówimy cały czas w tej chwili o inwestycji, niewielkiej inwestycji, o 5% wartości inwestycji, to nie będą duże pieniądze, no chyba że inwestycja jest milionowa. No ale to wtedy mówimy o innym zakresie, o innych działaniach. Ale to co będzie, jeżeli inwestycja gdzieś pójdzie o 500-600 zł najdrożej, nie wiem, no w tym momencie to próbujemy, żeby tutaj, z jednej strony no, mieć taką jakąś otwartą furtkę na coś, co po prostu, żeby to przyspieszyć te wszystkie nasze działania. Więc co, proponuję, żebyśmy w upoważnieniach piąty, dokonywanie paragraf trzeci, dokonywanie zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu to 5% wartości inwestycji. W punkcie piątym, tak? Tak jest. Dobrze, proszę teraz mi powiedzieć punkt szósty, dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanej z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. To takie stwierdzenie bardzo, bardzo szerokie. Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, też stwierdzenie bardzo szerokie, i zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. Czy dobrze domniemuję, zwrócę się najpierw z tym ostatnim zwrotem, zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, czyli na przykład ta dotacja na żłobek 1 200 000, informacja później ukazała się, bo że tak powiem wyłapaliśmy to w budżecie, że te 200 tysięcy musieliście oddać, czyli de facto dostaliście 1 000 000, bo oddali 1 200 000. Czy w związku z tym upoważnieniem nie będziecie musieli wprowadzić to sobie, nie wiem, zarządzeniem tą zmianę, czy jak to się będzie odbywać formalnie? Czyli bez pytania radę o zgodę. No jeżeli będzie to upoważnienie, to tak. Dobrze, ja już nie będę siebie męczył ani mieszkańców. Wydaje mi się, że odnośnie tego wniosku też decyzja jest podjęta. Chciałem tylko wyjaśnić mieszkańcom, aby może pytali swoich radnych, dlaczego to jest tak zrobione, a nie inaczej. Myślę, że trochę rozszerzona jest. Jest światopogląd na ten temat. Dziękuję. Dziękuję. Odczytam wniosek i proszę pana Juliana, żeby pan zmienił numerację. Wniosek formalny radnego Damiana Czarneckiego w sprawie wykreślenia upoważnień w terminie Różwica, paragraf 3. Punkt będzie 2, 4, 5 i 6. No i w tym punkcie tą zmianę do 5%.
Oddano 15 głosów ważnych, 8 głosów za, przeciw, 7 głosów, nikt się nie wstrzymał. Zagłosowali Damian Czarnecki, Marek Matejski, Kamil Nogaj, Kazimierz Szczęsny, Damian Tomczyk, Małgorzata Winiarska, Damian Zielonka, Tomasz Dziewczyński, przeciw głosowali. Jerzy Korbe, Paniwa, proszę o ciszę. Łukasz Kuźdów, Karol Lech, Sławomir Lisek, Marek Szczepiński i Mariusz Szyszka. A przepraszam, jeszcze Agnieszka Kuskowicz. Dziękuję, przechodzimy do następnego wniosku. Wniosek formalny radnego Damiana Zielonki w sprawie urealnienia planowych wydatków w dziale oświaty niedoszacowanych w projekcie budżetu 2021. Proszę Panie Radny. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Jest to nic innego jak kontynuacja tego, o czym mówiłem Państwu od całego rana, właśnie zafałszowanej dane w kategorii wydatki w projekcie budżetu 2021. To jest nic tak naprawdę nowego dla Was. Mam na to nadzieję oczywiście, bo jestem w szoku, jak tutaj jaką postawę przyjęliście. Natomiast liczę na to, że może w tym momencie jeszcze ktoś z Waszej strony zastanowi się nad tym, jak gruby błąd jest popełniany, odrzucając te wszystkie wnioski. Bo tak jak powiedział Radny Czarnecki, tu nie chodzi o jakieś interesy, tutaj chodzi o to, żeby ludzie, którzy głosowali na nas, mieli cokolwiek. A w tym wypadku nie będą mieli drogi przy cmentarzu, o którą już tutaj mieszkaniec sobie pisze Karol. Niestety nie będą mieli nasi mieszkańcy, którzy z tej drogi przy cmentarzu oświetlone. Nie będą mieli szkoły, sali gimnastycznej, nie będą mieli szereg rzeczy, o które prosiliśmy. I mamy w budżecie na te pieniądze, tylko wy z uporem Pani Akademii tego widzieć, że dzieje się krzywda. Dzieje się krzywda 10 tysiącom ludzi w gminie. Ja z tej strony proszę Was, abyście zastanowili się nad tym chwilkę, podjęli słuszną decyzję z własnym sumieniem, ale przede wszystkim z przysięgą, jaką składaliście przy życzeniu do mandatu prawnego. O prawie, jako rzecz oczywistej nie rozmawiamy, ale prawo jest rzecz nadrzędna. Praworządność i pilnowanie tej praworządności macie wpisane w statucie jako radny. Także przy odrębnie godziwości z Waszej strony na pewno podejmiecie słuszną decyzję. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Pani Janie Łączyńskiej. Dziękuję. To przejdźmy do głosowania. Za 7 głosów, przeciw 8, nikt się nie wstrzymał. Zagłosowali Damian Czarnecki, Marek Matejski, Kamil Nogaj, Damian Tomczyk, Małgorzata Winiarska, Damian Zielonka i Tomasz Dziewczyński. Przeciwko byli radni Jerzy Kaluga, Łukasz Kuźdów, Karol Lech, Sławomir Lisek, Marek Szczepiński, Kazimierz Szczęsny, Mariusz Szyszka i Agnieszka Boskowicz. Dobrze, dziękuję. Szanowni Państwo, myślę, że przejdziemy do głosowania nad uchwałą. Na projekt uchwały to już dyskusja wielogodzinna. Słucham Pani Radny. Chciałbym podziękować Państwu Radnym za to, że pokazaliście, że to była pod tytułem godziwości jest to moje deficytowe. Także Wam bardzo dziękuję za to, bo udzielam Waszą charyzmę i uwagę w tej kwestii.
właściwie do Was i do wszystkich wniosków, które złożyliście. Jestem zszokowany tą ustawą, którą przyjęliście, atakiem bezpośrednio na kilku radnych, powołaniu się na statut, który łamiecie od początku trwania tej kadencji, chociażby tym, że nie przestrzegacie czasu do wypowiedzi. Ale to jest dokładnie ten. Nie śmieszne, to zarzut piękny. Nie, jeżeli ktoś się powołuje na statut, a sam nie przestrzega jego elementów, to rzucone. To, że przykładowo pani Agnieszka Wosnowicz głosowała przeciwko wnioskowi, który miałby przeznaczyć szkołę na pieniądze na remont szkoły, to nie znaczy, że ona tego nie chce. Dlaczego wy uzurpujecie sobie jakieś przekonanie do tego, że tylko wasza prawda jest prawdą oświeconą i każdy z tych ludzi, którzy siedzą po waszej drugiej stronie, nie ma pomysłu, jak wydać te środki. Może oni nie potrzebują waszej pomocy do tego, żeby na kolejnej sesji wprowadzić te środki z przeznaczeniem na inwestycje, które chcą, żeby były wykonywane. Dlaczego nie dacie im tej szansy? Ja tego nie rozumiem, dlaczego musi być albo po waszemu, albo po panowie. Czy to jest naprawdę taki ciężki? Czy to jest naprawdę takie ciężkie do zrozumienia, że każdy z tych radnych ma niezależny głos i to, czy wy na niego taktyką wejdźmy wszyscy na jedną osobę i ją zastraszmy, może inaczej zagłosuje, czy to ma sens? Czy tak załatwiają sprawy po waszym ludzie? Nie weźmiecie pod uwagę, że oni może mają jakąś wiedzę zakupu, którą po prostu wiedzą, jak zrobić na przykład na kolejnej sesji, tylko zawsze jest źle, bo nie są z nami. Panowie, ja proszę o troszeczkę refleksji i szacunku do osób, które też są na tej sali. Bez tej szczerej wyśmiewania każdej decyzji. Dziękuję. Nikt nikomu tutaj nie zabrania prawa głosu i mogą się radni, każdy radny może się wypowiadać, składać wniosek, uzasadniać, bronić go, namawiać do głosowania nad nim. Nikt tutaj nikomu tego nie zabrania, panie przewodniczący. Nie jest od tego, żeby oceniać pracę radnego. To jest niezależność. Ja nie mogę powiedzieć, że ktoś jest gruby, czy ma duży nos.
Ale pracę zawsze mogę zrobić. Bo jestem od tego, jestem przedstawicielem pewnej grupy społeczeństwa. I tego nie zapomnicie. I ja tutaj nie ściskałem swoich inwestycji, tylko to były powielenie waszych inwestycji. A chodzi tylko i wyłącznie o źródło finansowania tego wszystkiego. Czemu nie chcecie tego zrozumieć? Agnieszka mówiła na komisji. Byliśmy, poświęciliśmy swój czas na jednej komisji, na drugiej. Był raport, był protokół z komisji do rady. Wszędzie jest za. To co? Powiedz mi, Karol, czy w tym momencie, jak to akurat był mój wniosek, bo nie chodzi o źródło finansowania, to ten wniosek jest bez. A teraz jak za chwilę, bo wiem, że mam przez 1,5 miliona wolnych środków i za chwilę pan wójt za 2 tygodnie wniesie to samo, to wtedy zagłosujecie za i to będzie w porządku? No to jaka to jest logika, powiedz. Znaczy w porządku jest to, że kręcicie z tych ludzi szydery, Karol, ale skoro 22 grudnia to jest wniosek wszystkich i był finansowany i jest zgoda każdego jednego radnego, to ja byłem wręcz, ty mówisz, że jesteś szokowany. Ja też jestem szokowany tą sprawą. Co się zmieniło 22 grudnia? Mało tego, 22 grudnia ratowaliśmy 500 tysięcy Morawieckiego. A w tym momencie oni mają problem, bo te 500 tysięcy jest nierozliczone fachowo. Bo jak doskonale wiesz, jest 500 tysięcy rozliczyli już we wrześniu. Jak 22 grudnia wprowadzili nie do budżetu. Za chwilę będzie tak, że pójdziemy do nadzoru finansowego i te 500 tysięcy straci pan budżet. I co wtedy powiecie, że Czarnecki zabrał? No chora, rozmawialiśmy. To są 500 tysięcy na inwestycje. Co chciał zrobić? 450 tysięcy chciał przeznaczyć na śmieci. Nie było na pierwszej propozycji. Czy ja ubliżam komuś? Powiedzcie mi, czy ja ubliżam, czy ja działam wbrew komuś? Tak, wbrew komuś, bo robi źle, jeżeli chodzi o finanse. To tylko tyle. Ja nie chcę nic innego. Chcę uratować te 500 tysięcy, żeby nie przyszła kontrola i zabrała. Sami widzieliście, jaką alokacja odnosi temu modernizacji. Przyszła kontrola, zabrała 67 tysięcy. 200 tysięcy oddanych z tabacji. Ja nie chcę się uczyć non-stop na błędach i popełniać same błędy. Ja chcę temu człowiekowi pomóc, tylko że on myśli, że Czarnecki to jest zło wrodzone i wszystko, co powie, jest przeciwko niemu. Sugerowałem pani skarbnik odnośnie tej inwestycji na Rumów. Musimy to wprowadzić, musicie zapłacić wykonawcę. To co zrobili, to przedłużyli z wykonawcą o 3 miesiące umowę. Myślisz, że jako wykonawca w tym momencie to by się postawił urzędowi? No nie, dobra, będziecie mieli to zapłacić, muszę poczekać, ale umowa była inna. Mieli zapłacić termin. Czy to jest w porządku? Czy ja chcę tak dużo? Ja chcę normalności w tej ludzi. Ja jestem 7 rok. Od 20 lat jest zrobiony był rynek przed wyborami. Kościuszki będzie w 23 zrobiona. Jagna Górna będzie w 28 zrobiona. No ludzie, czy to tak ma działać? Ja mówię, jesteście z nim, weźcie go na spytki, zaatakujcie go i zróbcie tu porządek. To nie musi być porządek według Czarneckiego, Zielonki, Ziucińskiego czy Winiarski. Zróbcie wy ten porządek. Weźcie go, słuchaj, bo ten Czarnecki to pierwszym coś na tej komisji czy na tej sesji, takie i takie wzór. Powiedz mi, czy on miał rację, czy nie, czy jesteśmy zagrożeni, że nam zabiorą dotację? Niech gra z wami w otwarte tak. A kłamie jak znów. Sam się przyznał, wydał, że musi z wolnych środków najpierw zapłacić dziurę budżetową. W oświadczeniu. No sam się wydał. No to przeczytajcie między wierszami. Dziękuję już panie radny. Proszę radny się. Dziękuję, przepraszam. Proszę streszczać. Jeżeli chodzi o słowa wiceprzewodniczącego, to ja jestem też w szoku. Jak w tak krótkim czasie człowiek, który jeszcze chwilę temu wyznał zupełnie inne wartości, i był przekonany o tym, że to są słuszne wartości. Opierał się praworządnością, opierał się o statut i cały czas mówił o tym, że coś trzeba zrobić dla społeczeństwa. Teraz swoje oceny, nie wiem, jakim prawem na podstawie czego udrukujesz sobie prawo do tego, aby oceniać praworządność działań opozycji. Nie rozumiem też tego, w jaki sposób dochodzisz do takich szybkich wniosków, jakie jesteś gotów tutaj wyciągać. Bronić sytuacji, które są tak naprawdę w żaden sposób nie do
podgranym i ciężarem dowodów, które Wam przedstawiamy. Ba, tobie również. Przedstawiamy wszystko to, co powiedzieliśmy. Słyszycie przecież, co mówi urząd. Jak dokładne są oświadczenia, jak okrętne są te odpowiedzi, jak często brakuje precyzyjnych informacji. A ty, w jakiś sposób próbujesz wykreować na inteligentna lidera tej drugiej grupy, być może samo skończyła może na maszkolego przez najwyższego waszego lidera. Próbujesz podważyć teraz rację stanu grupy, która twierdzi inaczej. Żyjemy w wolnym kraju. Nie jest tutaj nic powiedziane, że ktoś ma myśleć w taki czy inny sposób. Każdy ma wolność zabrania głosu i wypowiedzenia się w tej czy drugiej sprawie. Tylko, że widzisz, ja to widzę troszeczkę inaczej niż ty, bo jeżeli ktoś z osób, które próbują, jak to powiedziałeś, tutaj bronić troszeczkę, ma, być może mają jakieś utajone, nieobjawione pomysły na zrobienie czegoś, czemu oni o tym nie mówią? Jesteśmy dorosłymi ludźmi, przecież widzisz, jak tę dyskusję rozmawiają, często z nami dyskutowałeś. Teraz się na to odwróciłeś, twoja sprawa, nie płaczę. Nie płaczę, naprawdę nie płaczę. Zaskoczony jestem tym, że potrafisz powiedzieć, tłumacząc swoje decyzje, czym jesteś niezależnym radnym. Tak. Jaka jest niezależność, z którą wybrali cię ludzie? Jeżeli tak, w porządku. Zapraszam w takim razie na kolejne spotkanie stołeckie. Przyjdź i powiedz tym ludziom, że nie dało się im oświetlenia, ponieważ jesteś niezależny. Że zagłosowałeś przeciwko sali gimnastycznej na osiedlu, bo jesteś niezależny. Panie radny, ale już kończymy. I trwa głosowanie. Jeżeli chodzi o kwestię już jako ostatnią. Gratuluję ci. Zostałeś liderem nowej, ośmioosobowej grupy. Gratuluję. Dziękuję. Proszę radna Agnieszka Odwocen z słów wiceprzewodniczącego. Chcę powiedzieć, czy... To znaczy tak, ja chciałam tutaj się odnieść do kwestii radnych, którzy teraz się wypowiadają. Jeżeli chodzi o ten zarzut w stosunku do pana wiceprzewodniczącego, że zmienił teraz po prostu miejsce, sami doskonale wiemy, że radni się przemieszczali z jednej grupy do drugiej grupy. Zawsze jest tak, że jest koalicja, opozycja. I wydaje mi się tutaj, że w stosunku do pana wiceprzewodniczącego nie powinny te słowa dać, ale to jest moje zdanie, jak na przyznanie. To on pierwszy pod słowo ma. Panie radny, nie mogę skończyć. Zarzucacie państwo tutaj, że te sale nie będą wykonane. My po prostu, ja powiem, może nie my, tylko ja w swojej osobie chcę powiedzieć. Proszę nie wybiegać naprzód. Ja byłam w komisji do powstania po prostu tych remontów, sal gimnastycznych i jak słyszę, że pan radny Czarnecki mówi, że to wasze inwestycje, wasze, u was inwestycje, a panie radny Czarnecki, co z inwestycją sali, która po prostu nie się zajmujemy? Czy to jest nasza inwestycja? Bo ja uważam, że tak. Że to jest inwestycja na terenie gminy Wierzbica. A wy ciągle dzielicie. Wy od wójta, a wy od kogo jesteście? Dziękuję. Panie radny Zielonka, pan się zdecydowanie zawarował. To bezapelacyjne, ponieważ ja nie jestem żadnym liderem żadnej grupy, to raz. Dwa, że to była moja obserwacja subiektywna tego, co tutaj widzę. Kolejna rzecz jest taka, że ja sobie żadnego prawa nie uwarunkuję, ale robicie to wy. I to, że on sparafrazował to, co ja powiedziałem, to i odwrócił katalogonem, spoko, mogę to zaakceptować. Ale proszę, żeby więcej takie słowa nie padały, że jestem czyimś liderem, czy nie. Bo tu będę się przy tym upierał, że każdy z tych ludzi odpowiada sam przed swoimi decyzjami. To jak patrzy w lustro, myjąc rano zęby, jeżeli może na siebie patrzeć, to znaczy, że swoją robotę wykonuje dobrze. Każdy z tych ludzi ma jeden głos, radnych jest 15 i tych 15 radnych podejmuje uchwałę. Nie ja, nie pan, a zawsze 15. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy już do głosowania. Dziękuję bardzo, panie głosie. Za 8, 6. Oddano 15 głosów ważnych, zagłosowało 8 radnych, przeciwko było 7 radnych, nikt się nie wstrzymał. Zagłosowali Jerzy Kalupa, Łukasz Kuzyn, Karol Lech, Sławomir Lisek, Marek Szczepiński, Kazimierz.
burmistrza Agnieszka Boskowicz. Przeciwko głosowali radni Damian Czandecki, Marek Matejski, Karin Nowej, Damian Tomczyk, Małgorzata Gliniarska, Damian Zielonka i Tomasz Jurzyński. Szanowni Państwo, nie odczytałam z tego wszystkiego projektu uchwały, ale wszyscy się zapoznali. Odczytam Wam tylko numer może. Uchwała budżetowa gminy Rzeźbica na rok 2021, numer 35/207/2021 z dnia 26 grudnia 2021 roku. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego pomijam podstawę prawną Rada Gminy Wierzbicy. Paragraf pierwszy uchwala plan budżetu na rok 2021. Punkt pierwszy, plan dochodów w łącznej kwocie 50 363 811,27 zł. Z tego a bieżące w kwocie 49 501 867,27 zł. B majątkowe w kwocie 861 944 zł. Zgodne z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 1. Punkt drugi. Plan wydatków w łącznej kwocie 50 593 811,27 zł. Z tego a bieżące w kwocie 48 038 862,14 zł. B majątkowe w kwocie 2 554 949,13 zł. Zgodne z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 2. Trzy, planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 230 tysięcy sfinansowany planowanym długoterminowym kredytem w wysokości 230 tysięcy. Podpunkt 4. Planowane przychody w wysokości 1 085 tysięcy, planowane do zaciągnięcia kredytu 1 085 tysięcy. Podpunkt 5. Planowane rozchody w wysokości 855 tysięcy, przeznaczone na spłatę rat kredytów w wysokości 855 tysięcy. 6. Rezerwy w łącznej kwocie 200 tysięcy złotych, z czego? Z tego, a ogólną wysokości 55 tysięcy, B celowo na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 145 tysięcy. 7. Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2021 zgodnie z tabelą numer 3 do niniejszej uchwały. 8. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 4. WUK poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 9. Plan dotacji udzielonych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 10. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, a na sfinansowanie przejściowego deficytu do wysokości 1 zł. B. Sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości określonej w paragrafie 1 punkt 3. Paragraf 3. Uchowanie się wójta do punktu 1. Zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w paragrafie 2 niniejszej uchwały. Podpunkt 2 został wykreślony. Podpunkt 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. Paragraf 4 został również wykreślony. Paragraf 5. Dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu do 5% z wyłączeniem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych. I punktu 6 też nie będzie. Paragraf 4. Punkt 1. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Punkt 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021. 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Proszę.
punktem dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu do 5% z wyłączeniem wprowadzenia nowych zmian inwestycyjnych lub realizacji zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych. Ale to jest wykreślone. Nie, bo w tym piątym miała być zmiana do 5%. No zmiana wykreślenia do 5%. No to jest mało oczywiste. Ja się z niczym nie wycofałem. Dołożyliśmy do słowa do 5%. Nie ma tego upoważnienia. Upoważnienie jest tylko numer 1 i numer 3. Reszta jest przegłosowana 8 do 7. Tam był tylko dopisek do 5%. Ale i tak jest został wykreślony. Dobrze, więc zostaje punkt 1 i punkt 3. Przechodzimy do następnego punktu. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2021-2026, projekt numer 2. Szanowni Państwo, odczytam, czy zapoznali się Państwo z uchwałą? Zapoznaliśmy. Odczytam uchwałę opinii regionalnej i zgodę. Ale z tym też żeśmy nie zapoznali, mamy. Panie Mądro, ale taka jest procedura, należy odczytać. Uchwała numer A.340/2020 składu urzędającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mierzyńcy projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026. Na podstawie artykułu 13 punkt 12 oraz artykułu 19 ust. 2 ustawy dnia 7 grudnia 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, Dziennik Ustaw 2019 roku, pozycja 2137 oraz artykuł 230 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw 2019 roku, pozycja 869 z późniejszymi zmianami. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, przewodniczący Wiktor Kaczkowski, członkowie Janina Filipowicz i Jolanta Obreja. Uchwała co następuje. Paragraf pierwszy. Przedłożony przez Wójta Gminy Mierzyńcy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026 opiniuje pozytywnie z uwagi. Paragraf 2. Punkt 1. Uchwała podlega opublikowaniu przez gminę w trybie określonym w artykule 246 ust. 2 w związku z artykułem 230 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 2. Do uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem zespołu radnych w terminie 12 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały. Uzasadnienie. W dniu 10 listopada 2020 roku zgodnie z terminem określonym w artykule 230 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w formie dokumentu elektronicznego projekt nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2021-2026. Wydając opinię o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, skład orzekający ocenił zgodność projektu uchwały z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeniem ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dziennik ustawy 2012 roku, pozycja 92 z późniejszymi zmianami. Stwierdzając, co następuje. Projekt uchwały spełnia wymogi zawarte w wymienionych przepisach zawartych w paragrafie pierwszym projektu uchwały upoważnienie dla organu wykonawczego zgodnie z artykułem 228 oraz artykułem 232 ustawy ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Przedstawiono prognozę kwoty długu obejmującą lata, na jakie zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Stosownie do
artykuł 226 ustawy ustęp 3 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższymi ustaleniami skład orzekający uznał, iż przedłożony do zaopiniowania projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i może stanowić podstawę do uchwalenia. Podpisano przewodniczący pan Witold Kraczkowski. Proszę jeszcze